Swój sprzeciw wobec działań rządu będą mogli wyrazić mieszkańcy Ełku. W mieście po raz kolejny odbędzie się manifestacja pod nazwą Czerwona Kartka dla Rządu, organizowana przez Komitet Obrony Demokracji. Dziś zawitali działacze KOD-u Halina Sarul i Krzysztof Łoziński. Podczas konferencji w Parku Solidarności zachęcali Ełczan do udziału w sobotniej manifestacji. Jesteśmy przeciwko niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, czyli likwidacji gimnazjów, mówił Krzysztof Łoziński, jeden z 21 założycieli Komitetu Obrony Demokracji. Mamy do czynienia w Polsce z pełzającym zamachem stanu, z próbą zlikwidowania systemu demokratycznego i wprowadzenia dyktatury. Rządzi prezydent, którym na pewno nie będzie Andrzej Duda, tylko kto inny, ale to już jest drugorzędna sprawa i ten prezydent ma prawo zmieniać treść ustaw, ma prawo w każdej chwili zupełnie dowolnie, nawet bez podania żadnego powodu rozwiązać Sejm. Nie ma żadnego terminu na ogłoszenie nowych wyborów, więc może ich nigdy nie ogłosić. Przypomnijmy, że 19 grudnia manifestacje Komitetu Obrony Demokracji odbyły się w wielu miastach Polski. Tak było również w Ełku, gdzie przeciwdziałaniom rządu protestowało kilkaset osób. Wśród nich nie tylko ełczanie, ale również mieszkańcy okolicznych miejscowości, m.in. Olecka, Gołda, Pipisza, Giżycka, Mrągowa czy Suwałk. Po raz kolejny musimy wyjść na ulicę i wyrazić swój sprzeciw, bo nie chcemy żyć w takim państwie, przekonuje Halina Sarul, działaczka komitetu. Ja muszę wyjść z mojego wygodnego fotela, z moich kapci emeryckich i muszę coś robić, bo ja nie chcę żyć w takiej Polsce. Ja nie chcę żyć w Polsce kłamstwa, ja nie chcę żyć w Polsce obłudy, ja nie chcę żyć w Polsce, gdzie ludzie już są zastraszani, gdzie odbiera się przyszłym pokoleniom perspektywę, gdzie wypycha się nas z Unii Europejskiej. Kolejna manifestacja KOD-u w najbliższą sobotę w Parku Solidarności w Ełku, początek o godzinie 12:00.